za bardzo uogólniające. Kultura w ogóle muzyków rockowych to jest jakby przeciwwaga dla kultury militarnej na przykład. Tak samo dla kultury, powiedzmy, typowo technokratycznej. Jest to przeciwwaga. Jest to jakby głos, powiedzmy, młodego pokolenia, który stanowi jakby równowagę, wiesz, dla tych czynników, które są absolutnie inne. No. Rokiem często się kojarzy takie sformułowania jak uczciwość, spontaniczność, naturalność. Czy to tak jest? No słuchaj, to wiesz, to z jednej strony tak jest, a z drugiej strony może się, wiesz, kojarzyć takie słowa, wiesz, jak uzależnienie na przykład, albo wiesz, ciemnota i głupota, tak samo, to nie ma nic wspólnego, wiesz. To jest jedno z wielu pojęć, które ma dwa wymiary. Kontestacja, alkohol, narkotyki, dziewczyny. No ale politycy też walą kokainę non-stop, rozumiesz, także trudno jest uogólniać, tak jak ci mówię. Ja, nie jest trudno na przykład powiedzieć, że wiesz, że ktoś, kto gra muzykę rockową, musi od razu się utożsamiać z całym środowiskiem rockowym. Jest to tak gigantyczne środowisko, wiesz, które się mieści tyle jakby osobnych zjawisk, że trudno jest, tak jak ci mówię, nie da się tego generalizować. To nie jest zjawisko, które możesz rzucić, wiesz, etykietkę i po prostu tak zbadać jak naukowcy, wiesz, wyciąć, przyciąć i się tak nie da raczej. Jest to po prostu gigantyczne zjawisko kulturalne, wiesz, gigantyczne po prostu i nikt sobie z tego nie zdaje sprawy, że w tej chwili rok w zasadzie to jest rządzi muzyką, no, na świecie. To o tym się nie mówi, w zasadzie traktuje się to jako, mówi się jakiś taki dziwny słów, subkultura. Co to znaczy w ogóle subkultura, wiesz, ja tego nie rozumiem, wiesz, to jest w ogóle, to jest kultura, nie subkultura, rok dla mnie. Tak samo, wiesz, jak są nowe zjawiska w malarstwie, powiedzmy w literaturze, to jeżeli chodzi o rocka, to traktuje się to jako właśnie, no nie wiem, swego rodzaju jakieś enfant terrible, jak to się mówi, coś takiego w kulturze, nie? Natomiast jest to